Cześć, witajcie w nowym odcinku! Ej! Nie wiem, czy zauważyliście przed chwilą, a jest właśnie, cały czas u góry. Świetna prędkość, czy... zmieściłem się, jak ja to zrobiłem. Leci przebój w radiu, który nam dodaje podwójną ilość punktów podczas wykonywania teraz różnych trików i zabaw. Powiedzcie mi, co ja robię i jak to się udaje, w ogóle to nie wiem. Nie mam pojęcia, ale zaraz będzie najprawdopodobniej nowy poziom. Jeszcze troszeczkę podriftujemy. Teraz uniknięcie kolizji się zrobi. Piękne uniknięcie kolizji i trochę mną chyba zabujało, mam wrażenie. Także zostańmy przy tym. Nie wiem, czy warto by nie było czasem przyhamować i... Ej, ale nie zaliczyło mi tego, dajcie spokój. Może to nie zalicza przy cofaniu, właśnie, i to jest smutne z tego powodu. Ale słabo, czyli trzeba się i tak pilnować. Wynik 17 tysięcy. Trzeba się i tak pilnować, żeby tego cofania nie używać. Dobra, ten przebój jeszcze poleci minutę, więc mimo tego, że ja cel mam na lewo, to jest cel, jeśli chodzi o... muszę znaleźć nowy, zapomniany wóz, także to sobie zrobimy na pewno. Ale najpierw dokończę ten przebój, niech on się skończy, bo tutaj zdobywanie tych punktów to jest najlepsza opcja. Jeszcze najlepiej... najlepiej się te punkty zdobywa, jak się, słuchajcie, jedzie dwupasem po autostradzie, bardzo szybko, po prostej drodze, tylko że tutaj dwupasu niestety nie widzę i wtedy tam te punkty lecą jak masakrycznie szybko. Można by było zresztą zobaczyć, gdzie tutaj jest najbliższy jakiś dwupas, niestety go tutaj nie ma, bym musiał nawrócić i tutaj potem w prawo i tym dwupasem, który jest u góry. Okej, przemeblowanie terenu. Nie wiem, co się dzieje, ale stój, nie uderz w żadne drzewo, błagam, żeby tam drzewa nie było. Okej, uderzenie bokiem, 9000, wiecie ile to będzie punktów, jeśli mi się to uda zrobić? Normalnie 5 poziomów zdobędę za jednym razem. Jedźmy trochę już wolniej, wiecie, żeby nie ryzykować i tego nie stracić. A 28 sekund, żeby jeszcze trochę to... na omijanie kolizji, o właśnie, w taki sposób tutaj pójść. W ogóle mógłbym nawrócić i jechać już... Cio! Nie marudź! Aj, jaki fuks! Drzewa! Przejdę obok, przejdę! Dobry drifting! Wiecie co? Nie zależy mi, żeby już nabić więcej. Będę miał 300 tysięcy punktów. Dodaj mi to! 307 tysięcy za jednym razem. 4 punkty umiejętności, w ogóle rozwaliłem system. Dziękuję, pozdrawiam. Promocja Horizon, odblokuj promocję Horizon. Rób zdjęcia samochodów i odbieraj gotówkę. Nie bawi mnie to. Twój głos na cel liczy się podwójnie w przygodzie online. Twój zespół modyfikacji Horizon to będzie dodatkowe klaksony do twoich samochodów. Oczy więcej za ukończenie projektów listy życzeń. Zespół medialny promuje twoje materiały, otrzymujesz kredytów, więcej za pobranie tuningu i lakieru. Ej, to jest okej! Okay. Spoko. Co tu jest tutaj? Twój zespół zdobywa kilka rzadkich klaksonów. Spoko, te klaksony tam mnie nie jarają. To co to jest? Za popisowe skasanie się zostaniesz królem, stan jako duch trwa o 4 sekundy dłużej, w gonitwie flag jesteś duchem o 1 sekundę dłużej. Czy to się w ogóle jakkolwiek opłaca, błyskawiczne nagrody? Otrzymujesz 2, zdobądź szybką premię, błyskawiczne nagrody mnie nie jarają, to już weźmy lepiej to. Albo nie, bo online będzie potem. Dobra, to weźmy to, okej. I takim oto sposobem podejrzewam, że jeszcze mam losowanka. Znowu? Ale już rozdałem wszystkie. Czekajcie, bo mi tego nabiło, spójrzcie. Double skill. Losowanie chcę bardziej, bo losowanie chyba też dostałem. Raczej najprawdopodobniej. Zaraz się zobaczy, czekajcie, wiecie?
co z tym losowaniem. Podjedźmy sobie na lewo jeszcze, zobaczmy, to znaczy ogarnijmy tutaj ten billboard, ten kurde, to piękne. Cudo, nawrót. Co jak co, ale to Mitsubishi świetnie jeździ. Na 4 napęd i spoko sprawa. Trzyma się drogi. Stop, pustkowie, pokaż. To mi, na tym mi zależy. To jest jak najbardziej na plus. Trochę przerażające, że spora część jest właśnie taka. Welcome! Siema! Cześć! Okej! Okay. Jestem z tego zadowolony. Nie pasuje. Zdobywasz kolejny poziom, ruszaj po nagrodę. A raczej pozwól mi ją wylosować. Czekajcie, postęp. Tak, losowanie. Co tam jest? Ferrari, jakby to siadło, tym razem. Uwaga, siądzie! Nie no, chyba sobie jaja robicie. 2000, dwa koła. Ja rozumiem, 5, ale dwa koła? 2000 kredytów? Ta gra mnie naprawdę nie cierpi. Na bank. Pustkowie, czekajcie, co ja mam w tym momencie oznaczone? Ja mam właśnie jazdę do samochodu, ale też poza tym ktoś się odezwał, że tu jest nowy ten, nowy Drivatar, właśnie Drivatar jest tutaj. Nie chcę mi się go za bardzo w tym momencie szukać, ja jadę po nowy samochodzik, bo to jest jakby bardziej, no ważne mi się wydaje, tak? Mam troszkę skasowaną przednią szybę. Co jak co, jest to już któryś odcinek, minęły od dnia premiery wersji standardowej chyba 4 dni, jeśli dobrze liczę, 4 albo 5. I nie było żadnej aktualizacji, naprawiającej błędy, które są błędami podstawowymi, umówmy się. Mikrofon, jakieś pierdoły, mikrofon trzeba wyłączać, żeby tą grę uruchomić, to jest smutne. Nie tyle co wyłączać, tylko usuwać jej dostęp do tego. I to jest trochę słabe, że tego jeszcze nawet tego nie naprawili, tak? Bo co jak co, ale chyba jeśli ktoś chce sobie pograć na online i pogadać tutaj przez ich system, to mikrofonu nie może używać, no to trochę słabo i ludzie się i tak łączą przez coś innego, więc tego trochę nie ogarniam. 5000 tylko przecież miałem, aż 300 ostatnio, 307. 307 tysięcy. Pięknie to zrobiłem. Dobra, wiecie co? Ja wam chyba i tak, bo tego samochodu może troszkę długo będę szukał. Nie wiadomo, bo tamten teren trzeba zjeździć i znaleźć taki garaż. Wiadomo, jak to szybko strzeli, ale tak może wiecie co? Chwilkę poczekam. A jak mi to długo nie będę mógł tego znaleźć, to wezmę i wam zrobię po prostu przejście. Bo one zazwyczaj, te garaże niestety, ale nie są przy głównej drodze, tylko w jakimś lesie i warto by było już w niego zjechać. I szukamy garażu. I dobrze, że wziąłem ten samochód, bo on jest jako tako jeszcze na teren taki właśnie, taki wow, zróżnicowany. Będzie spoko. Może tym razem akurat przy drodze by ten garaż był? Aha, załatwiłem drzewo, spoko. Może przy drodze, może i nie, nigdy nie wiadomo. Trzeba tak pojeździć. Ale jest taki dziwnie ukształtowany i najprawdopodobniej będzie trzeba po prostu... Jedźmy, przejdźmy się drogą i gdzieś może przy drodze to będzie. Może tym razem, bo poprzednio zawsze było w lesie. To było słabe. Tutaj nie ma, w ogóle tak, o właśnie, teren moglibyśmy sobie przeczesywać i wziąć, wykluczać już niektóre miejsca tak na 100%, no bo tutaj umówmy się, tu nic nie ma, tu są same drzewa, żadnego garażu, kompletnie nic, cisza i spokój. Tutaj przestawiłem jakikolwiek garaż i będzie Mati szczęśliwy. Jest takie szukanie igły troszeczkę w stogu siana, ale znowu nie bez przesady, nie? Ej, ale tu nie ma żadnych zabudowań, zacznijmy od tego. Kompletnie nic nie ma, jak... Jest, mam garaż! Jest, znalazłem szopę. To jest najprawdopodobniej tutaj. Tak jest, miałem rację. Pytanie, co jest w środku? Coś fajnego. Jakiś stary klasyk. I don't know. Boom! I can't even see it under there, is that... No, it can't be, it looks like... One of the rarest and most valuable Maseratis ever made, currently being used as a bookshelf. Przecież to jest jakiś skandal! Jak to może? Nie rozumiem. This is huge. Give me a chance to get it fixed up at the shop, yeah? Jasne, popracuj. A my jedziemy w fantastyczne miejsce. O którym w sumie nie wiem ile powiedzieć, ale jedźmy sobie jakieś wyścigi, może nie na pustkowie, bo pustkowie klepaliśmy teraz naprawdę bardzo dużo. Nieodkryta podkazówka, nieodkryta trasa, tam się doklepię, ile to mam, tylko 3 km, więc to słuchajcie, chwila, moment i tam będę po prostu, zachodzie słońce, sobie dojadę i wszyscy będą przeszczęśliwi, no, pani baroni.
Tak, a tam babka coś gada, weźcie, zmieńcie mi stację radiową, bo nie umiem tego słuchać, tego pitolenia non-stop. Pierwszy raz w taki oto sposób przekoziołkowałem moje fantastyczne autko. Niesamowite. Kształtowanie krajobrazu za 1000. Sekco, ale to jeżdżenie też jest spoko, tym bardziej jak wskoczy ten utwór. To ja, jak wskoczy następny utwór, ten taki, te, wiecie, ta pokazówka, to nie pokazówka, tylko to jest z umiejętności ściągnięte. Jeśli to wskoczy, to sobie pojadę na autostradę, czy jakąś prostą drogą do autostrady, z tego względu, że na autostradzie naprawdę nawet bez tego nabiłem bardzo dużo punktów tych umiejętności. I wiecie co, mówiłem, że nie będziemy się bawić w terenowe zabawy, tak? Ale tutaj ewidentnie w prawo to będą jakieś terenowe zawody. Albo pokazówka, kij wie co to będzie. Chcę to po prostu zobaczyć, tym bardziej, że tu ścieżka jest taka... Ja pierdziu. A mogę przeburzyć na wprost? Mogę, co gra mi zabroni? Zapomnijcie. Zapomnij, do tyłu i do przodu. Ej, chłopie, dobrze, mamy na 4 napęd, więc to nie powinno stanowić żadnego kompletnie problemu. Kryty wodospad, co to jest? Powiedzcie, że to jest wyścig jakiś. Boom. Rajd przełajowy. Przełajowy. Pościg. Czym to ja mam jechać? Nie mam wozu do tego, no to smutne. Nie kupiłem. A tutaj ten następny? Może będzie jakaś pokazówka z gotowym autkiem. Stoi tu jakiś wóz? Nie, to jest hopa! Myślisz, że to da rady zrobić? Myślę, że tak. To się trzeba wycofać. Tutaj tędy sobie wjedziemy. Tak jest. Żeby trochę już prędkości na zakręcie mieć! O, chyba Mati coś schrzanił. Do tyłu. Moje piękne autko będzie zarysowane zaraz. Ale przynajmniej wiecie, ile zdobędę widzów za głupi skok? To jest fajne w tej grze. Głupi skok wykonasz, czy tam byle co. Ważne, żeby to dobrze ci poszło. I wtedy już widzów masz bardzo wiele. Hopla! Ej, wskoczę. Powiedzcie, jak daleko, jak daleko, jak daleko. 88. Na ile to jest? Wystarczające? Na jedną gwiazdkę? Na dwie? Na dwie. Spoko. Pokaż wodospad. 19 tysięcy kibiców zdobyłem, więc to można za chwilę rozbudowywać. Jeśli wiesz, gdzie szukać. If you know. If you know. Jeśli tylko wiesz. Dobra, come on. Wszystko zaliczone. Great. Może być. Ej, trochę mi brakuje do, jako tako do rozbudowy tego. Najbardziej smutne jest to, że niestety, ale wozu nie mam kupionego do tamtych zawodów, co jest troszeczkę słabe, ale to nic, przynajmniej wiem, że tutaj takie są. Jeśli będę miał wystarczającą ilość pieniążków, to sobie pójdziemy. Co to jest? Nieodkryta pokazówka. To też może być jakiś skok. Ja tam dojadę i w tamtym miejscu, wiem, że robię odcinki trochę krótsze niż wszyscy, ale przynajmniej tak jak mówię, możecie sobie je obejrzeć, kiedy tylko i wyłącznie chcecie. Ale jedziemy tam jeszcze. Cicho, przepraszam, stop! Chłopie, co ty czynisz? A w ogóle jest po drodze ten wyścig uliczny. Dawno nich nie jeździliśmy, nie? To może przejedźmy sobie go. Tylko tu tak muszę wyjechać z tego lasu, bo to wiecie, wyjechałem do lasu i to problem. Problem. Ej, ale dobrze, fajnie to teraz. O wiele lepiej chodzi, jak podkręciłem tą kartę jeszcze bardziej. Może jeszcze z niej wyciągnę ostatnie poty. Zobaczymy, do jakiej temperatury doszła, bo jeśli do 70 stopni, to już raczej to zostawię, ale jeśli jeszcze 70 nie osiągnęła, to mógłbym spokojnie tam coś z nią porobić i ją podkręcić. O, no ej, zmieniłem troszeczkę zdanie, nie, to znaczy zmieniłem zdanie. Tamten nielegalny wyścig niestety jest jeszcze niedostępny. Muszę wygrać troszeczkę innych, żeby tamto mi się odblokowało. Ale to nic, to plan podstawowy. Wróćmy do niego, czyli tutaj nieodkryta pokazówka. Ona jest, nie wiem czego dotyczy, ale zaraz się wszystkiego dowiemy. Może po prostu jakiś skok zwykły, czy znowu zaraz się okaże. Tylko podjadę tutaj, to jest cel. Co to jest? Fotoradar. Strzeliło. Ale to ja to mogę przecież spokojnie powtórzyć. Chyba, że mi, słuchajcie, daliście 3 gwiazdki już za to. Jedna gwiazdka, więc kompletna porażka. Można spokojnie tutaj wjechać o wiele szybciej. Po raz kolejny mi zrobili fotkę, ale to od góry. Może jeszcze niekoniecznie tym samochodem, bo ja mam przecież w swojej stajni o wiele lepsze wozy. Czekajcie, wezmę tutaj rozbieg troszeczkę większy. Chociażby stąd i zobaczymy. Dobra, nawrót. O, Evo jechało, super, tylko że ta starsza wersja. No, Mati, Boże kochany. Koń. Fotoradar z jedną gwiazdką. Teraz przynajmniej na te dwie zrobimy.
Za szybko. Za szybko, cofaj. Trzeba hamować przed nim. Okej, 268. Ile miałem poprzednio? Nie wiem, ale chyba ciut mniej. No właśnie, dwie gwiazdki, to przynajmniej tyle. Mapa to przede wszystkim teraz, co ja tu mam? Drift, tu inne pierdoły, nieodkryta pokazówka, zróbmy sobie jeszcze tą pokazówkę tylko. I na tym ten odcinek by się zakończył, tam później odpalę nielegalne zawody, nielegalne wyścigi, które teoretycznie w Forza Horizon czy jej uczestnikom nie wypada jakby przechodzić. Tu jest most, a jak znam życie, to punkty PD są pod nim. Dokładnie, tylko po 1000 skasowanie. To jest tablica, czekajcie, do czego? Rozbite tablice PD, liczba rozbitych tablic. Jeszcze ich zostało naprawdę dużo. Ciekawe, czy ja to wszystko rozbiję do końca tej serii. Możliwe, to jest całkiem prawdopodobne. Ej. Stop. Wyznacz, zaraz, tylko ja chcę pokazówkę. Czy to jest znowu radar? Tak, to jest znowu radar. Fotka, dzięki. 117, będą dwa punkty, czy też nie, nie wiem. Czekajcie, o tutaj. Tak, są dwie gwiazdki, ale ja tu te fotoradary będę jeszcze na pewno przejeżdżał lepszymi wozami. Za niedługo wystarczająca ilość kibiców. Wyścig uliczny to początek kolejnego odcinka, teraz to tyle. Mega was zapraszam na inne serie na kanale, tam tego jest pełno, możecie oglądać naprawdę co tylko chcecie. Forza Horizon w outro poleci link, to znaczy jeśli już jest kolejny odcinek, będziecie mieli aktywną adnotację. A jak nie, to możecie, może mi się zapomniało, przyjdźcie sobie na playlistę i zobaczcie. I to tyle. Trzymajcie się. Cześć.